znają. Mają Państwo jakieś pytania? Panie prezesie, a czy prezydent Obama coś powiedział jakby do Pana przy tym przywitaniu? Powiedział, że miło mi, że mnie widzi, że tam... To zatrzymał się na chwilę, ale był grzeczny wobec wszystkich, robi wrażenie takiego człowieka bardzo łatwego w kontakcie. Panie prezesie, a czemu Pan generalnie zadowolony z tego spotkania? Dobrze, że się odbyło? Znaczy dobrze, że się odbyło, dobrze, że tutaj ten polski przykład został przekazany, no ale oczywiście poważna polityka zaczyna się wtedy, kiedy rozmawiamy nie o nawet najbardziej godnych naśladowania przykładach, tylko wtedy, kiedy rozmawiamy o różnych rozwiązaniach politycznych. No ja próbowałem tą sprawę postawić, jestem głęboko przekonany, że potrzebne jest jakieś takie daleko posunięte, zorganizowane partnerstwo z udziałem zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, no bo tam z jednej strony jest perspektywa demokracji, ale z drugiej strony jest także perspektywa iranizacji. Z tego sobie trzeba zdawać sprawę i ci, którzy tam chcą budować demokrację, muszą mieć różnego rodzaju zabezpieczenia, gwarancje. I w tym kierunku w moim przekonaniu trzeba iść, żeby to nie było doraźne, tylko żeby to było zorganizowane. Ale mamy tutaj też sytuację na wschodzie. Ta perspektywa, którą budował mój brat, perspektywa szybkiego przyciągnięcia tych państw do sfery demokracji została cokolwiek naruszona i warto by było, żeby także z udziałem Stanów Zjednoczonych ją odbudowywać. No taki był sens tego wystąpienia. I jest pewna symetria między tymi dwoma sprawami, to znaczy my powinniśmy się zaangażować tam, mówię tylko nie o Polsce, ale właściwie wszystkich tych krajach, które się, którzy prezydenci się wczoraj spotkali z prezydentem Obamą, ale z drugiej strony no oni się powinni zaangażować tutaj. A będzie pan częściej gościł w pałacu? Rada Bezpieczeństwa Narodowego się zbliża. Czy będzie... Proszę Państwa, ja już swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiłem. Dzisiaj była, można powiedzieć, okazja nadzwyczajna. Wszystko było jak trzeba. Nie było żadnych sensacji. Ja należałem do tych, którzy pamiętali, że gospodarzem spotkania jest prezydent Komorowski. Krótko mówiąc, było tak, jak powinno być. Panie prezesie, przed panem jeszcze spotkanie w katedrze. Panie prezesie, przed panem jeszcze spotkanie w katedrze polowej dotyczące Smoleńska. Czego się pan potem spodziewa? Może pan zdradzi na przykład, jaki będzie. Ja z całą pewnością przekażę. Oczywiście nie do ręki prezydentowi, bo była taka prośba, żeby tego nie czynić, tylko tam odpowiedniej osobie zostałem poinformowany komu. Taki krótki memoriał dotyczący no, tych wydarzeń i oczywiście powiem kilka słów odnoszących się nie do tego, co w tym momencie, tylko do takiej sytuacji hipotetycznej, gdyby władza w Polsce po najbliższych wyborach się zmieniła, no bo my, jak widać, nie mamy wpływu na to, co robi ta obecna władza, natomiast nie ma najmniejszej wątpliwości, że my tutaj pewne działania podejmiemy i one będą adresowane także do NATO, więc i do Stanów Zjednoczonych. Czy krótkie memorie, co pan prezes ma na myśli, to słowa te do pana prezesa? No po prostu chodzi o to, że na Zachodzie i być może także w Stanach Zjednoczonych jest ogromny poziom dezinformacji co do tej sprawy i chodzi o to, żeby wypunktować te rzeczy, które zostały już ustalone, które nie ulegają żadnej wątpliwości, a które no być może są tam nieznane. A to jest pismo od pana prezesa i autorstwa pana Ja je podpisuję, ale to jest pismo, do którego na pewno przyzna się znacznie szersza grupa ludzi i tutaj nie mówię o partiach politycznych, tylko mówię o ludziach, którzy po prostu są tym zainteresowani. Albo najbardziej bezpośrednio mówię o rodzinach, albo też bardziej pośrednio jako obywatele, no, którzy nie chcą, żeby prezydent ich państwa, małżonka prezydenta i bardzo wielu innych wybitnych przedstawicieli naszego życia publicznego, w tym czołówka generalicji, ginęła i żebyśmy ciągle nie wiedzieli, co się stało. Czy pan prezes może przyjrzeć, co tam jest wypunktowane w tym... No to proszę jednak pozwolić mi zachować tą zasadę, że jak się do kogoś pisze, to jednak najpierw on ma to przeczytać. No. Ale z czasem to oczywiście przedstawimy. A jak pan w ogóle ocenia tą wizytę prezydenta Obamy i jej dotychczasowy przebieg? Panie redaktor, po pierwsze zawsze lepiej, jak taka wizyta jest, niż jak jej nie ma. No to musimy sobie z tego zdawać sprawę. Po drugie, obserwuję z pewnym zaniepokojeniem, że tutaj jest taki duży front, także medialny, przeciw tej wizycie. Oczywiście są różnego rodzaju rzeczy niefortunne, jak to blokowanie miasta, co ludzi rewoltuje. Sam byłem tego świadkiem.
w trakcie jeżdżenia po Warszawie. Akurat w tym wypadku w ogóle to nie miało nic wspólnego z wizytą, bo był wypadek, no ale ludzie wszystko już łączyli. Stanęliśmy na trasie Łazienkowskiej, trzeba było wysiadać wręcz z samochodów, no i oczywiście ludzie to łączyli z wizytą, ale to absolutnie nie miało nic z wizytą wspólnego. Przyjechał pogotowie i trasa została odblokowana. Natomiast no jest tego rodzaju sytuacja, która jest jednakże podpuszczana. No być może nie wszystkim się to podoba. No ja jestem po stronie tych, którym się to podoba, mimo że to przecież wizyta nie u moich politycznych przyjaciół. Będzie jeszcze okazja, ale nie przekrzykujmy się. Będzie jeszcze, proszę, ostatnie pytanie. Będzie jeszcze okazja dzisiaj porozmawiać po spotkaniu w katedrze. Panie prezesie, czy trudno było podać dzisiaj panu rękę? Panie redaktorze, ja takich kłopotów specjalnie nie mam. Są sytuacje oficjalne i zawsze mówiłem, że w oficjalnych sytuacjach mamy zupełnie inną relację niż w sytuacjach mniej oficjalnych, takich nieprzymusowych. To są zupełnie dwa inne stany rzeczy, także nie ma w ogóle po prostu o czym rozmawiać. Bardzo. Nie, no oczywiście, żeśmy sobie podali, że to mieliśmy zrobić. Bardzo dziękuję. Będzie włączy jeszcze... nawet trzykrotnie. Będzie jeszcze... Jak pan ocenia? Jeszcze jedno pytanie. Jak Lecha Wałęsy już pan prezes nie komentował. Nie będę tego komentował, jest to decyzja Lecha Wałęsy. On ma prawo do takiej decyzji. Każdy ma prawo przyjść albo nie przyjść. Bardzo dziękuję. Jeszcze po spotkaniu w katedrze będzie okazja. Dziękuję.